Szanowni Państwo, w imieniu Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma witam na seminarium filmowym poświęconym obrazowi Trzecia część nocy w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Piotr Kletowski z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, filmoznawca, kulturoznawca, antropolog filmu, a spotkanie poprowadzi dr Bartosz Kwieciński, historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Doktor Kwieciński jest twórcą tego cyklu seminariów filmowych w Żywcu, podczas którego pochylamy się nad przedstawieniami historii Żydów i zagłady, zwłaszcza zagłady w kinie polskim. Ja już oddaję panom głos i zapraszam widzów do oglądania i słuchania dyskusji, zadawania pytań do uczestników. Dziękuję panu Przemysławie za poprowadzenie tego spotkania. Ja chciałbym ci, Piotrze, podziękować bardzo za zgodę na uczestnictwo, bo oczywiście muszą państwo wiedzieć, że mamy do czynienia jednym może z najlepszych, najbardziej wnikliwych interpretatorów czy badaczy twórczości Żuławskiego. Ja wybrałem ten film z kilku powodów. On nie jest taki oczywisty, jak chodzi o wybór kina zagłodowego. Tutaj Holokaust, kwestia żydowska gdzieś pojawia się na marginesie, nie jest w głównym nurcie opowieści, ale to może zacznijmy od tego, czemu Trzecia część nocy była takim szokującym debiutem, kiedy Żuławski fabularnie debiutuje w 1971 roku. On się zajmował trochę wcześniej, otarł się o ten temat, mimo że sam nie miał takich biograficznych żadnych wątków u siebie, tylko jakieś wspomnienia, które pozwolę sobie przywołać. On między innymi też, kiedy jeszcze mieszkał we Francji, starał się Wajdzie dobrać głównego aktora do Samsona, zresztą on zresztą rekomendował Serge'a Merlin. To był taki wielki dla Wajdy kłopot, więc jakoś ten temat wizualny był wprowadzony. Natomiast zadałem pytanie, czemu Trzecia część nocy w Polsce wywołała szok tak naprawdę? Czym różni się ta opowieść o okupacji od tego, do czego był przyzwyczajony widz PRL-owski w latach 60. czy na początku lat 70. No można powiedzieć krótko, wszystkim. Wszystko, różnił się wszystkim. To znaczy, trzeba w ogóle zacząć od tego, że myśl o zagładzie, prawda, o wojnie zobrazowanej stało podstaw w ogóle tym, że sam Żuławski zajął się kinem, ponieważ, ponieważ kiedy właściwie odkrywał kino, to uległ fascynacji filmami Wajdy, a zwłaszcza Kanałem, prawda? I zresztą jego praca dyplomowa na IDEC-u, gdzie studiował we Francji, to była właśnie praca poświęcona analizie formalnej Kanału. I Wajda, znaczy Żuławski szczególnie, zwłaszcza był, bo oczywiście kwestia powstania tam pokazanego, to było coś, co rzeczywiście Żuławskiego ruszyło. Natomiast najbardziej wstrząsającym obrazem, który utkwił mu w pamięci, to jest ten obraz, kiedy Wajda genialnie wręcz zestawił to doświadczenie Polaków przechodzących kanałami z doświadczeniem potępionych ludzi z Boskiej Komedii Dantego. I tam nawet zresztą jeden z bohaterów cytuje fragment odpowiedni właśnie z dzieła Dantego. I Wajda, znaczy i Żuławski nawet po latach, kiedy z nim rozmawialiśmy, to uważał, że w ogóle ten obraz to jest obraz, który obraz apokalipsy, który właściwie
powiem tak trywialnie, załatwia wszystko, to znaczy pokazuje, czym w swej istocie była wojna, czym w swej istocie było to doświadczenie zagłady. Nie tylko oczywiście Polaków, ale też Polaków żydowskiego pochodzenia, prawda? No i teraz chciał Żułaski zrobić film jako w ramach swojego debiutu, który byłby niejako rozwinięcie tej sceny. To znaczy, żeby to nie była tylko w jego filmie, w jego debiucie, żeby to nie była pojedyncza scena właśnie o takiej wadze, o takiej temperaturze, o takim znaczeniu, ale żeby cały film był taki. Żeby był utrzymany właśnie na takim poziomie, żeby osiągnął taki diapazon, się tak wyrażę, prawda? Takiej intensywności, prawda? Intensywności. Teraz żeby stworzyć takie dzieło, które Wajda wysnuł w jakimś sensie z doświadczeń własnego pokolenia, Żułaski musiał sięgnąć po doświadczenie, swoje doświadczenie jakoś tam oczywiście było naznaczone przez wojnę, o czym zresztą opowiadał. Natomiast musiał sięgnąć po doświadczenie swojego ojca, prawda, który miał pełną świadomość tego, co się działo w czasie II wojny światowej i jak wiemy, żeby przeżyć we Lwowie, to był karmicielem wszy, prawda, w Instytucie doktora Weigla. I oprócz tego oczywiście działał w strukturach państwa podziemnego. Ale jako wrażliwy intelektualista, pisarz właśnie doświadczył takiego infernalnego odczucia doświadczenia wojny. Raz, że wojny, którą doświadczał jako Polak w okupowanym Lwowie, ale dwa, że to wszystko było zwielokrotnione, to wszystko było zintensyfikowane. Dlaczego? Dlatego, że jako karmiciel wszy jego organizm jakby był cały czas w stanie pobudzenia chorobowego. W takiej malignie był, prawda? I to wszystko, co okrucieństwo wojny, cierpienie najbliższych, no tutaj oczywiście rzecz istotna, ofiarą wojny była siostra Żułaskiego, która zmarła z głodu po prostu, prawda? Więc to wszystko ojciec Żułaskiego, Mirosław Żułaski, doświadczył jakby nie tylko w formie zintensyfikowanej, ale właśnie takiej delirycznej. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że Żułaski, żeby stworzyć swój film o wojnie, to musiał odejść jakby od tego wszystkiego, co wtedy w kinie polskim, zwłaszcza jeśli chodzi o polską szkołę filmową, było pokazywane po całości, bo w szczegółach te elementy były, jak mówię, właśnie chociażby w kanale Wajdy. To znaczy musiał z jednej strony oddać tą subiektywność tego doświadczenia wojennego, realizm, naturalizm wręcz, ale jednocześnie właśnie przełamany takim elementem symbolicznym, prawda? No, można powiedzieć, że taki ciemny trip, ciemny zjazd, prawda, w samo jądro wojny i doświadczenie tej wojny, i to też jest ciekawe. Nie tylko właśnie przez pryzmat żołnierza Armii Krajowej, powiedzmy podziemia niepodległościowego, ale bardziej właściwie w tych, którzy nie walczyli, o których walczono, bo z jednej strony Teleszyński, który jest alter ego ojca Żuławskiego, jest bohaterem, ale też widzimy tą wojnę, jak ta wojna odciska piętno na ludziach niewinnych, na najbliższych głównego bohatera, prawda, na jego żonie, na kobiecie, która jest jakby zdublowaną formą jego żony, ale też na najbliższych przyjaciołach głównego bohatera, prawda? I to jest takie nie tyle odwrócenie perspektywy, co wzbogacenie tej perspektywy. O ten element taki właśnie zwykłego heroizmu, albo może nie heroizmu, tego doświadczenia zwykłego człowieka. I to jest bardzo istotne. Ale jak mówię, to przełamanie jeszcze dodatkowo
musiało znaleźć swój wyraz w odpowiedniej formie tego filmu. I tą formą, i ta forma przede wszystkim no, polegająca na subiektywizowaniu świata przedstawionego tego filmu. Czyli właściwie my widzimy ten świat przez pryzmat człowieka, który raz, że jest poddany gigantycznej presji, bo żyje w czasach pogardy, gdzie w każdej chwili może skończyć jego życie, a dwa, że to, co widzi, jest jakby świadectwem postrzegania tej rzeczywistości przez psychikę, która jest przetrzepana, że się tak wyrażę, właśnie gorączką, delirium, antybiotykami, które były podawane, żeby zmniejszyć ryzyko zarażenia tyfusem. I to wszystko zostało wpuszczone w film, prawda? I to był wielki szok dla właściwie dla wszystkich, zarówno dla środowiska filmowego, ale też dla publiczności, chociaż powiem szczerze, że to jest ciekawe, bo jak tak się patrzy na recepcję tego filmu, która była ograniczona, bez dwóch zdań. No niestety Żuławski Polski miał pecha do władz, które ograniczały czy wręcz zamykały jego filmy, bądź przerywały jego realizację, bo kolejny film Diabeł w ogóle oczywiście miał bardzo wąską dystrybucję, a na Srebrnym Globie to też jest ważne, do tego filmu wrócimy, myślę, bo mało kto o tym wie, że to jest bardzo, bardzo film żydowski, że się tak wyrażę. Natomiast wiadomo, że ten film został przerwany, jego realizacji. I trzecia część nocy też. Ale co jest ciekawe, że wzbudził ten film niechęć niektórych ludzi ze środowiska. No, mentor, mistrz Andrzej Wajda, jak sam Żuławski wspomina, skrytykował film Żuławskiego. Powiedział, że jest niezrozumiały, że te przeskoki narracyjne, że ten subiektywizm, to w ogóle co to jest, to trzeba przemontować. No myślę, że tutaj po prostu Andrzej Wajda był w gigantycznym... Nie poczuł awangardowości tej... Otóż to, chciał znaczy wiedział, że ten film ma potencjał, ale on bardziej chciał, żeby ten film był, jeśli się tak wyrażę, dla szerokiej publiczności, dla ludzi, nieprawda? No takie filmy robił Wajda, prawda? Dla ludzi. Natomiast Żuławski zrobił film bardziej właśnie dla wymagającego widza, dla takiego widza, który potrafi przyjąć tą konwencję. Niektórzy zrozumieli ten film, mimo ogólnego szoku, niechęci. Na przykład, ciekawe, Zygmunt Kałużyński, który zwykle no, właśnie jakieś filmy takie, które były nietypowe, gdzieś tam tego, on podchodził do nich z dużą dozą takiego krytycyzmu, a tutaj był zachwycony tym filmem. No. Sam jako mało kto wie, że Kałużyński przecież był też żołnierzem AK. No tak. Powiedział, że właśnie w tym filmie odnalazł jakby to, co jest istotą wojny, że bo oczywiście się mówi, że wojna to heroizm, prawda, ale wojna to jest doświadczenie zagłady, poniżenia, niepewności i tego ciągłego strachu, prawda, przed utratą życia swojego i najbliższych. Coś, co jest właśnie w tym filmie. I tutaj, jak mówimy właśnie o tych wątkach żydowskich, tam jest oczywiście ta scena słynnej egzekucji ulicznej, która jest być może reminiscencją tych przeżyć związanych z wydarzeniem, które widział Żuławski jako mały chłopiec, czyli egzekucją Żydów, których wyciągano gdzieś z ukrycia i zabijano na ulicy. Ale to doświadczenie głównego bohatera, którego gra Tyleszyński, jest doświadczeniem właśnie nie tylko Polaków, ale Polaków też żydowskiego pochodzenia, którzy żyli w ciągłym strachu, w ciągłej niepewności, w takim ciągłym napięciu, lęku przed utratą swojego życia. I w tym wymiarze ten film też w jakimś sensie pokazuje to doświadczenie żydowskie, że się tak wyrażę, wojny. Tak, to podobały się bardzo interesujące wątki, bo mówiąc o tym filmie, oczywiście mówi się głównie o tej opowieści właśnie, czy hołdzie dla wspomnień ojca, też te wątki żydowskie są trochę pomijane. Ja Państwu tylko powiem, że oczywiście historia lwowska nie mogła być opowiedziana. Rzecz się dzieje w Krakowie, który tutaj jest takim symulakrum trochę Lwowa. Ale jest taki żołacki wywiadzie, którym przeprowadziłeś, oczywiście wspomina to swoje doświadczenie czy widok egzekucji
czy to z dzieciństwa, tą dziewczynkę, która krzyczała na Niemców, widzisz, ale tam jest, ale to jest interesujące, że jakby on mimo wszystko w tym filmie opowiada niezwykle tkliwie i czule historie żydowskie. To jest oczywiście na marginesie opowieści o tej okupacyjnej opowieści Polaków, bo co łączy, to z jednej strony jest tu Weigla oczywiście, który sam przechowywał tam jako karmicieli wszy wielu ukrywających się Żydów, ale też dawało im to możliwość wyrobienia sobie dobrych papierów, żeby funkcjonować z jednej strony, a z drugiej strony jest tam taka tkliwość, która się między innymi objawia w jego relacji z postacią taką trochę powiedziałbym Deus Ex Machina, która się pojawia. Ona jest bardzo ważna. Mianowicie ja myślę o postaci Rosenkranza, który jest grany przez Marka Walczewskiego. I tej wspaniałej scenie zresztą, o czym Żuławski wspomina, ja Państwa prosił na zwrócenie na to uwagę, kiedy on wychodzi oczywiście na ganek i widzi jego pożegnanie z matką na cmentarzu żydowskim. To zresztą taka niezwykle mocna, metaforyczna scena, ale grana właśnie nie na takim, powiedziałbym, rozdygotanym forte, jak cała ta narracja, ale bardzo elegijna, taki grecki epicedion, czyli hołd, mówiony ściszonym głosem. Gdybyśmy właśnie konkretnie o tych wątkach porozmawiali, które są takie opowiadające wprost oczywiście o zagładzie. Jeszcze raz powtórzmy, że rzeczywiście film jest opowieścią o historii Polaków, ale tutaj ta zagłada gdzieś bardzo mocno ontologicznie funkcjonuje gdzieś na marginesie, ale nie w żaden sposób nie uprzedmiotowiona. Ona jest równym podmiotem jak ta historia znana Żuławskiemu z własnych wspomnień, ale przede wszystkim z opowieści ojca o wojnie. No tak, no może zacznijmy od tego, że ten wątek, o którym wspominasz, tego właśnie Rosenkranza, którego gra Marek Walczewski, on miał być większy, on miał być bardziej rozbudowany. Tam nawet cała miała być rozbudowana sekwencja śmierci bohatera, prawda, w jakichś tam okolicznościach też egzekucji ulicznej, ale to zdublowałoby właśnie tą scenę, którą mamy właśnie tej egzekucji, w której padają te słynne słowa wypowiadane przez przyjaciela głównego bohatera o absurdzie, o tym, że przecież muszą być jakieś prawa, dlaczego nie ma praw wśród ludzi i tak dalej. I dlatego być może tutaj Żuławski nie chciał zdublować tej sceny, prawda, też egzekucją. Natomiast rzeczywiście to jest taka zastanawiająca scena, będąca swojego rodzaju takim zatrzymaniem, prawda? Mhm. Zatrzymanie w kadrze, prawda? Zatrzymanie, jakby Żuławski chciał powiedzieć, że jednak zagłada dotykała cały naród, ale w szczególności część żydowską tego narodu, prawda? I trzeba się na tym zatrzymać, jeśli tak wyrażę. Natomiast no też trzeba wiedzieć jedno, że Żuławski te wątki żydowskie w latach 70. po 68 roku musiały być dawkowane, bo jeżeli nie byłyby dawkowane, no to reżyser ryzykowałby to, że no film w ogóle nie zostanie skierowany do produkcji. Co nie znaczy, że w tym czasie nie powstawało wiele filmów robionych przez mistrzów polskiego kina, które te wątki podejmowały. No Konwicki przecież wtedy, jak daleko stąd, jak blisko, prawda, z tym wątkiem tego... No Has przede wszystkim, prawda? Tak, ale też ważna rzecz, prawda, no Has, jego film został skrócony. No, mało kto o tym wie. Ale jednak mógł powstać... Tak, ale też ciekawa sprawa. Tak. Właśnie takim uwłaszczonym, w cudzysłowie, na marcu
zespole, czyli wyprodukował to w Silezji, a w latach 60. on długie lata myślał o produkcji tego filmu i wszystkie drzwi miał zatrzaśnięte. Zdecydowanie, ale co jest ciekawe, że to jest jednak film bardzo fantasmagoryczny, a w momencie, kiedy ten film przybierał cechy bardziej takie właśnie holokaustowe, bo jakie zakończenie filmu miało być zupełnie inne. Zresztą Haas je nakręcił. Zostało one wycięte. Znaczy ten pociąg, którym główny bohater Nowicki odjeżdża, prawda, znowu w tą pętlę czasową, to w pewnym momencie by było ujęcie, gdzie mieliśmy ludzi, zatłoczonych ludzi, prawda? Co ewidentnie miało się kojarzyć właśnie z pociągami z Auschwitz. Tak. To wycięto tutaj, zresztą okładka jest wywiadu rzeki z profesorem Kulikiewiczem i profesor Kulikiewicz, który był zaprzyjaźniony z Wojciechem Jerzym Haasem, właśnie opowiadał to, że ten fragment, który trwał około, to był długi fragment, około 5 minut, to była długa sekwencja, został wycięty. Został wycięty i zresztą ten celuloid z tego fragmentu został przekazany do fabryki, gdzie przerobiono go na guziki i na grzebienie. Symboliczne, prawda? Ale rzecz ciekawa, nie wiem czy wiesz, Bartku, że jak to wytłumaczono? Wytłumaczono, że film jest za długi i trzeba go skrócić, żeby się więcej seansów zmieściło w ciągu dnia. Mm-hmm. więc partyzantkę uprawiano, ale też trzeba było to ostrożnie, trzeba było uciekać w fantasmagorię. No, sam Konwicki też, postać tego Żyda, pokazał tak, że to jest jakieś widmo wojny może gdzieś tam, prawda? Więc i tak samo uciekł w takie niedokończenie, otwartość sam Żułaski, prawda? Czyli już jakby nie chciał przydobrzyć, bo nie chciał ryzykować tego, że się przyczynią do niego. W ogóle się nie. Tutaj tak ta słynna scena na cmentarzu żydowskim jest to, co mówię, to jest bardzo istotne, bo właśnie jest 72 lata po marcu. Rzeczywiście system jest zasklepiony, uwrażliwiony, ale Żułaski wspomina, że cenzor gdzieś jakąś tą scenę przeoczył, prawda? Że to jest cmentarz żydowski. I jakoś to przeszło, prawda? Udało się. To znaczy w ogóle trzeba powiedzieć jedno, że Żułaski zawsze był takim kamikadze, prawda? On się w ogóle liczył z tym, że ten film w ogóle nie trafi na ekrany. I on też tak zakładał trochę, bo tak to robiono z filmami takimi właśnie artystycznymi w bloku wschodnim, że nie puszczano ich, albo puszczano je w ograniczonym wymiarze w kraju produkcji, ale puszczano na zachód, na festiwale, prawda? Dokładnie. I Żułaski oczywiście liczył się z tym, że ten film właśnie podzieli los filmów, nie wiem, Tarkowskiego na przykład, prawda? No bo tak było. Rublow to... Taka wizytówka, ale nie do pokazywania. Tak. Ale ponieważ Żułaski oczywiście myślał po polsku i dbał i chciał, żeby ta kultura polska się rozwijała, ale on tak też miał właśnie taki jakby rozstrzał, inaczej, miał instynkt filmowca światowego, prawda, europejskiego, światowego. I on chciał, bo ewidentnie trzecia część nocy też nawiązuje formalnie do tych eksperymentów nowofalowych, tylko że no, to nie jest gra szklanych paciorków i fajna zabawa formą, tylko ona jest nasycona tymi treściami wojennymi, egzystencjalnymi. I on tak myślał, zresztą co tu gadać, no film rzeczywiście, trzecia część nocy poszedł w Europę, był wyświetlany we francuskich kinach i ta recenzja z pozytywu chyba, już nie pamiętam w tym momencie, że recenzent francuski napisał, że w tej ciemnej sali, jakim jest powojenne kino Europy Środkowej, nagle rozbłysła pochodnia i to jest film trzecia część nocy. Ale wracając właśnie do tego wątku... Protekcjonalne i nie... prawdziwe, ale bardzo francuskie. Ale w kontekście polskiego kina, polskiego zwłaszcza, to wydaje mi się, że jest dużo prawdy w tym stwierdzeniu, prawda? Bo nie wydaje mi się w tym czasie, oczywiście było kilka filmów o zbliżonej intensywności, Żywot Mateusza na przykład, prawda, czy Kulikiewicza chociażby, Na wylot, no były takie filmy, ale jeśli chodzi o wojnę, o tematykę wojenną, no to próżno by było szukać właśnie takiego uderzenia. Ale wracając właśnie do tych spraw cenzorskich, więc tutaj
Żurławski z jednej strony oczywiście nie chciał przesadzić, ale z drugiej strony no, liczył się z tym, że ten film będzie, zblokują go w Polsce, ale będzie poleci na zachód, więc tutaj utrzymał tą scenę, ale z drugiej strony jej nie rozwinął. Natomiast z tego, co mi mówił, właśnie ten wątek miał być bardziej rozbudowany, prawda? I miał się zakończyć w ogóle taką rozbudowaną sceną ukazującą egzekucję bohatera granego przez Walczewskiego i jego najbliższych. Tylko że jak mówię, byłaby ona zdublowana z tą sceną ulicznej egzekucji, która rzeczywiście jest w filmie. No tak, dobra. Porozmawiajmy w takim razie, bo podnieść jeden wątek, który mnie zaintrygował, szczerze mówiąc, kiedy mówiłeś o Żuławskim i Następnym Globie, filmie, który nie był realizowany, on miał straszne problemy, później go zaproszono, że dokończy, to właśnie jest osobna opowieść. Natomiast użyłeś takiego sformułowania, że to jest bardzo żydowski film, jakkolwiek kolokwialnie to brzmi, ale wiemy, o co chodzi. W jakim stopniu w ogóle? Bo oczywiście, że zaintrygowałeś mnie. Tutaj. Ja w ogóle muszę ci powiedzieć, Bartku, że bardzo się cieszę, że właśnie tu w Żichu mówimy o twórczości Żuławskiego. Ponieważ Andrzej Żuławski jako wybitny polski reżyser był, jak każdy wybitny polski reżyser, opętany tematyką żydowską. No tak. I prawdę powiedziawszy, były w jego... Mówić o pętaniu, prawda? Zaintrygowany, prawda? No, zaintrygowany, tak. Ale też mający poczucie spłacenia jakiegoś długu. Oczywiście, to tutaj tak. Tak, zdecydowanie. I jeszcze jedna sprawa, bardzo istotna. No, jako przedstawiciel wielopokoleniowej, inteligenckiej rodziny polskiej, on dobrze wiedział, że ta kultura polska była amalgamatem, że o potędze, o wielkości tej kultury świadczyło to, że to była kultura i wiedział doskonale, że Ten brakujący element reprezentowany przez Polaków żydowskiego pochodzenia jakby pozbawia tego amalgamatu bardzo ważnej części, prawda? Chociażby tego elementu, powiedzmy, takiej żydowskiej duchowości, prawda, połączonej z cielesnością. To go intrygowało Żuławskiego, że właśnie nie rozdwojenie takie, powiedzmy, z ducha tradycji scholastycznej, prawda, na ciało i duszę, tylko właśnie duchowa cielesność, cielesna duchowość. Obsesję miał na tym punkcie jako gnostyk Żuławski, prawda? I dlatego zagłębiał się w gnozie żydowskiej, w ogóle w gnozie żydowskiej jeszcze szczególnie świadectwem tego był jego wielki życiowy projekt, którego nie zrealizował. Zrealizował go tylko na papierze, to znaczy najpierw napisał scenariusz, a później przerobił go na film, czyli na scenariusz filmowy, znaczy na powieść, czyli Moliwda. To film, który miał opowiadać o Jakubie Franku. I to rzecz ciekawa, ten film miał być robiony w Hollywood. On z tym projektem... przed księgami Jakubowymi, prawda? Ja byłem świadkiem, jak Żuławski w Gdyni oglądał film skądinąd udany, Das, też o Franku, prawda, Adriana Panka. I no był zły, że ktoś zrobił film, który chciał. To jest czarny temat, tak? Tak, bo oczywiście to film Das jest jakby o Franku, ale... No w tle. Tak, natomiast tutaj te proporcje miały być zmienione. O Franku chciał zrobić film właśnie Żuławski. A czemu z tym zaintrygował? Powiedzmy, jakie lata to były i czemu ten projekt nie powstał? No to w ogóle to był projekt, nad którym on siedział już od lat. Znaczy tak, bo geniusz Żuławskiego polegał na tym, że on sobie zaprojektował całą swoją karierę jako młody człowiek. Tak, aha. W tym momencie nakręci, tak? Miał takie etapy i te etapy realizował, prawda? Polska, Francja, Hollywood, potem, no ten Hollywood nie do końca wyszedł niestety. Nie do końca, się odbił, prawda? Z różnych powodów,
to by, musielibyśmy tu siedzieć 3 godziny, żeby to wszystko właśnie przedstawiał, bo natomiast on się tam nie odnalazł z tego względu, że jednak nie mógł się dogadać z producentami, prawda? No te, jego wizje wydawały się zbyt radykalne dla chociażby Roberta Evansa z Paramount, jak przedstawił swój pomysł na coś, co później zostało zrealizowane jako opętanie. Kto miał Franka zagrać? Znaczy, właściwie to nie Evans, tylko Dino De Laurentiis w Hollywood, który się tam właśnie ulokował, był po świeżym sukcesie King Konga. Kto wie, czy Łaskiemu nie proponował, żeby zrobił tego King Konga, no ale żarty na bok. Otóż właśnie chciał zaistnieć w Hollywood Łaski właśnie filmem, no takim amerykańską wersją tego pętania, czyli tego, że rzecz się miała rozgrywać w Detroit i tam właśnie żona takiego robotnika, co w fabryce pracuje samochodów, wikła się w romans z taką istotą z innego wymiaru, prawda? No jak ten pomysł przedstawił właśnie producentom hollywoodzkim, zwłaszcza Dino De Laurentiisowi, no to wiadomo, że raczej nie spotkał się z zainteresowaniem, ale też dla Hollywood chciał zrobić, kto wie, czy by to nie wypaliło, prawda? Bo chociażby, nie wiem, w latach 80. Na fali zainteresowania tym folklorem żydowskim Barbara Streisand zrobiła Jentl, prawda? No, chciał zrobić właśnie, chciał zrobić film o Jakubie Franku. Rozmawiał na ten temat z Jackiem Nicholsonem. Jack Nicholson jako Jakub Frank, no byłoby to dość ciekawe. To było wspaniałe wręcz. No właśnie, natomiast no coś się tam załamało, ta pogoda dla polskich filmowców, no po sprawie Romana Polańskiego, prawda? I zresztą Roman Polański był przyjacielem, prawda, Żułaskiego, za biednych lat zresztą żył na miejsce rodziców Żułaskiego w Paryżu, prawda, z Barbarą Kwiatkowską. I to spowodowało, że niestety ta kolonia filmowa, która się zaczęła tworzyć, Polska w Hollywood, no musiała zwinąć żagle i wrócić do Francji. Myślę, że tutaj opętanie zrobione w Niemczech Zachodnich daje radę. Natomiast szkoda, że ten film o Franku nie powstał, prawda? Powstał tylko w formie książki. Bo scenariusz, który 600 stron liczył ten scenariusz, ja go widziałem osobiście, został jakby z... A chyba autorem scenariusza, że Żułaski to pisał? Tak. No tak jak książką, tak jak... Książka też jest autorstwa oczywiście tylko Żułaskiego, Moliwda, prawda? No tak. Ale z tego co wiem, to książka zawiera tylko elementy ze scenariusza, bo scenariusz no, w zasadzie przedstawiał całe życie jakby Franka, prawda? I pewnie był zbieżny tym, co Tokarczuk opisała w swojej książce. Chociaż Żułaski, z tego co wiem, to chciał ten film zrobić w sposób taki dość zaskakujący, to znaczy mieszać porządki, prawda, że elementy powiedzmy z XIX-wieczne połączyć ze współczesnością, prawda? No coś takiego później chociażby, nie wiem, Wabajda zrobił w swojej adaptacji w wątku z Mistrza i Małgorzaty, więc czyli w filmie Piłat i inni. Więc on tak chciał jakby połączyć na przykład współczesne Stany Zjednoczone, Nowy Jork, prawda, z tym, z kresami z polskimi w XIX wieku. No myślę, że byłoby to ciekawe. Ale wróćmy, bo tu wielowątkowość aż się prosi. Na Srebrnym Globie. Tak, tak. Ja uważam, że ta wielowątkowość, takie didaskalia, które są opowieścią o samym Żułasku, są bardzo interesujące. Niemniej ciekawe od samego filmu. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego Srebrnym Globie. Srebrnym Globie, bo uciekliśmy, prawda? Tak. No więc oczywiście. To powiem już, żeby nie przedłużać. Wątek Szernów. Mhm. Wątek Szernów. Istot monstrualnych, a jednocześnie supermądrych, mędrców. Właściwie to Szerny są jakby takimi odpowiednikami, w cudzysłowie, bóstw, bogów, z którymi się stykają ludzie. Przybyli
na Srebrny Glob, oni od nich się uczą mądrości, ale to jest rasa, która jest, która ginie, prawda, pod naporem tej eksploracji ludzkiej rasy na Srebrny Glob. Teraz mało kto zrozumiał film na Srebrnym Globie. Mhm. Ponieważ większość ludzi postrzega ten film jako właśnie taką wizję w retro SF, prawda? No, fakt, że gdyby pierwowzór tego filmu, czyli książki Strasznego Dziadka Żuławskiego zostały przetłumaczone i wyszły w tym czasie na Zachodzie, to by Żuławski, Jerzy Żuławski byłby na jednej półce postawiony chociażby z twórcami właśnie z Arthurem Conan Doyle'em, powiedzmy, albo z Herbertem George'em Wellsem. No niestety nie przetłumaczono, powstał film i teraz w zasadzie się go tylko odbiera jako właśnie rodzaj takiej wizji właśnie science fiction, prawda? No gdzieś tam oczywiście, że idzie taki wątek interpretacyjny, że to jest powtórzenie, przeróbka, transpozycja Starego Testamentu, Nowego Testamentu, ale to już naprowadza nas na właściwy wątek, bo tak naprawdę na Srebrnym Globie to jest film, to jest metafora rzeczywistości świata po zagładzie, po wojnie, po wojnie po prostu, po wojnie. I Żuławski tak naprawdę, mówimy o filmie Trzecia Część Nocy, że to jest film o wojnie, prawda, o następstwach wojny, o konsekwencjach wojny. Natomiast filmem, którym Żuławski chciał pokazać taki stan cywilizacji, właśnie po wojnie, po małej apokalipsie, która wciąż w jakimś sensie trwa, prawda? Tutaj gdzieś tam Żuławski nawiązywał być może do myśli Pasoliniego, który uważał, że tak naprawdę wojna nie skończyła się w 1945 roku. Ona trwa, tylko na przykład, nie wiem, faszyzm ideologiczny zamienił się na faszyzm konsumpcyjny, ale reifikacja jednostki, niszczenie człowieka dalej trwa, prawda? I Żuławski, on idzie tym tropem. To nie jest tak wyraźne, ale zwłaszcza od początku tego filmu, ale im dalej w las, tym wyraźniejsze, jest to wyraźniejsze, że oto Żuławski tak naprawdę spośród wielu płaszczyzn interpretacyjnych tego filmu, znaczeń tego filmu, to jest jedna z najważniejszych, która umyka wielu interpretatorom, że to jest właśnie film w formie takiego retro SF, prawda, tak naprawdę opowiadający o rzeczywistości powojennej, świata powojennego. I teraz kluczowe w tym filmie są te sceny, kiedy ludzie toczą wojnę z szernami, czyli z tymi potwornymi, ale jednocześnie przemądrymi istotami. Odi et amo, prawda, nienawidzę, a i kocham. Rzecz w zasadzie gdzieś tam odnosząca się do takiej postaci Żyda, którego się jednocześnie kocha, ale jednocześnie wywołuje jakąś, powiedzmy w takim ujęciu stereotypowym, jakiś lęk, prawda, przed tym nieznanym, przed tą tajemnicą. Zresztą w tej postaci Szerna to jest zawarte, ale proszę zwrócić uwagę, ludzie walczą z szernami, prawda? Chociaż od nich biorą mądrość. Co więcej, kiedy szern uwięziony rozmawia z Markiem, to mówi mu wprost, że tak naprawdę to ty jesteś mną, a ja jestem tobą, prawda? Że jednocześnie jesteśmy bestiami i istotami wyższymi od bestii. I teraz tak, ludzie wygrywają tą wojnę z szernami, następuje likwidacja szernów i ludzie pod wodzą Marka dochodzą właśnie do tego Królestwa Szernów. I gdzie to Królestwo Szernów było realizowane? Na Kazimierzu Krakowskim. I teraz mamy scenę niestety niezrealizowaną, opowiada o tej scenie Żuławskim, kiedy ludzie odkrywają rodzaj takiego archiwum, świątyni mądrości Szernów. Jest tam taki trop, że tak naprawdę
to Szernowie byli gdzieś tam stworzycielami, praojcami być może też tej rasy ludzkiej. Czyli coś, co teraz robią ludzie, to kiedyś zrobili Szernowie na Ziemi. Czyli natomiast ludzie niszczą jakby tą cywilizację, która tak naprawdę ich stworzyła. I to jest myśl, no to jest myśl wprost wywrotowa. No, na tamte czasy jak najbardziej, bo że tak powiem, wieszczenie czy taki profetyzm schyłku antropocenu jest właściwie taką narracją kulturową ostatnich lat tak naprawdę. Ale to znaczy ja bym rozumiem twój tok tutaj rozmowania, ale ja bym tak daleko nie sięgał, bo to raczej zagłada właśnie Żydów, zagłada w Holokaust. Mhm. W ogóle, tak. Mhm. Holokaust tutaj, ja bym to trochę cofnął jakby do tego wymiaru wojny, prawda? No i tak, a tutaj już będziemy zaraz odpowiadali na pytania, wydaje mi się, ale jeszcze wracając do samego filmu, trzeba powiedzieć oczywiście, że to, o czym mówiliśmy, że Żuławski oddaje pewien hołd, prawda? Ale też, żeby Państwo oglądając ten film gdzieś sobie wyobrazili te źródła takie bardzo silne, biograficzne, związane z ojcem, ale też i samego Żuławskiego. Wy w wywiadzie Rzece, którą przeprowadziliście z Żuławskim, ja mówię o tobie, oczywiście o Piotrze Maryckim, pytacie się go o to. I on ma takie bardzo wczesne wspomnienie, dosyć apokaliptyczne, które do niego nie dotarło wtedy, kiedy to widział z czasem. Ja pozwolę sobie to Państwu przytoczyć z Waszej książki, którą też będę polecał. Miała dwa wydania chyba, tak? Tak, no tak, tu jest nawet, to jest drugie wydanie, które się ukazało 2 lata temu. I to wydanie jest o tyle ciekawsze, bo ma właśnie bardzo ciekawe całe spektrum zdjęciowe. O, tu na przykład zachęcam Państwa absolutnie do... I uzupełnione też jest o elementy, których nie ma pierwsze wydanie. Także zachęcam do zapoznania się. Dobra, to absolutnie jest to wywiad fascynujący. Ty masz tą część filmową, powiedzmy, prawda? A Piotr jest taką bardziej literacką. Żuławski wspomina tak. Rodzice zostawili mnie w domu we Lwowie samego. Pamiętam, była słoneczna pogoda, zostawili balkon otwarty. Pamiętam, że na balkon z drugiej strony wychodziła dziewczynka w moim wieku, która bawiła się lalką. I myśmy zaczęli wymieniać się spojrzeniami, okrzykami, śmiechami, bo było nam nudno. Mogliśmy mieć, nie wiem, po 3-3,5 roku. I pamiętam, jak ona pewnego dnia wrzasnęła coś do mnie w języku, którego nie zrozumiałem. Ona krzyknęła to samo jeszcze głośniej, a dołem przychodzili Niemcy. Weszli do jej domu od dołu. Ja się schowałem, nigdy więcej już jej nie zobaczyłem. Prawdopodobnie krzyknęła coś widzisz. Nie wiem, dlaczego to zapamiętałem, bo przecież nie wiedziałem, co są Żydzi. Nie wiedziałem, że nie należy krzyczeć po żydowsku. Rodzice ukrywali 2 przyjaciół Żydów na strychu i pamiętam, niestety, jak przed tym wałem ziemnym widziałem rozstrzelanie dużej grupy ludzi. W ciągu dnia Niemcy przyjechali i kazali im kopać rów. Pamiętam, jak chlapali wapnem tak na całą gębę i potem ich rozwalili. To są bardzo pierwsze obrazki. Ja myślę, że 3,5, gdzieś to wspomnienie, które gdzieś się wykuwa, ono też spowodowało, że ten elegijny ton, no taki jak już użyłem tego sformułowania epicedion, który jest taki liryczny, tkliwy wręcz, który pokazuje tych bohaterów żydowskich, on nie jest właśnie gorączkowy, jak zwróciłeś uwagę, to jest też hołd Żuławskiemu dla tego pierwszego wspomnienia i tego obrazu, któremu gdzieś był, można powiedzieć, dłużny i wierny w jakimś sensie. No zdecydowanie. Zresztą nie, tutaj zobaczę słuchać. O, dobrze. No dobra. Tak, więc powiem szczerze, że
Żuławski był bardzo przejęty w Holokaustem, tak to powiem, że właśnie wątkiem zagłady. Na przykład bardzo chwalił Żuławski, akurat tego nie ma w książce, to później, kiedy spotykałem się jeszcze z Żuławskim prywatnie, rozmawialiśmy o różnych filmach i tak dalej. Otóż Żuławski na przykład bardzo, znaczy jako człowiek, który właściwie jedną nogą stał we Francji, drugą w Polsce, drugą we Francji, to na przykład bardzo go interesowała kwestia antysemizmu francuskiego. Mhm. I na przykład pamiętam, że bardzo długo rozmawialiśmy o takim filmie La Combloussion. Louis Malle, dokładnie, który w ogóle przełamał we francuskim kinie taką zmowę milczenia poświęconą właśnie po postawie Francuzów, zwłaszcza z pod rządami Vichy, właśnie w stosunku do Żydów. Ale wcześniej było Revoir les Enfants, też Louis Malle, bo to był chyba... Nie, do zobaczenia, chłopcy, to późniejszy film, 86 to jest La Combloussion. Dobra, wdawałem tak, na przykład, i na przykład właśnie Żuławski był bardzo wyczulony na te kwestie, prawda? I zresztą później jeszcze sam nawet chciał podjąć takie wątki. Taki film wśród wielu projektów, których nie zrealizował. Ja tu ciągle piję do tych rzeczy, bo to są fascynujące sprawy. I wydaje mi się, że powinno, że ktoś powinien te scenariusze wziąć i zacząć realizować, bo scenariuszy w pewnym momencie Żuławski, zwłaszcza jak przyjechał do Polski, to on nie robił filmów, ponieważ mu nie dano. Właściwie po Szamance to już zrobił jedyny film, to Kosmos, prawda? Natomiast pisał, tworzył filmy pisząc scenariusze, prawda? I jest też taki scenariusz jego właśnie, który jest taką panoramą rodziny Żuławskich, że się tak wyrażę, prawda? Taką metaforyczną, taką symboliczną, i tamten element właśnie zagłady Żydów w Polsce, widziany oczyma małego chłopca, jest też zawarty. Więc myślę, że ten element, który bardzo wyraźnie widać w trzeciej części Nocy, później zostaje sparafrazowany symbolicznie w Następnym Globie, w tym nieskończonym filmie, który jakoś żył w Żuławskim, się tak wyrażę, to on też znajdował poczesne miejsce jakby w jego myśleniu, jakby historii, prawda? W jego myśleniu, co prawdopodobnie bardzo dobrze tutaj uchwyciłeś, wychodziło z tych jego pierwszych wspomnień, prawda? Bądźmy szczerzy, wspomnienie okrucieństwa wojny wiąże się wprost z właśnie z tą żydowską dziewczynką i z egzekucji, być może też właśnie tej żydowskiej dziewczynki, więc tutaj wydaje mi się, że nawet jeżeli nie udało się w późniejszych filmach Żuławskiemu dotknąć wprost tych elementów, to cały czas jakby nawracał do nich. I chociażby właśnie w tych projektach niedokończonych tam jest wiele tych elementów, wiele, które czekają jakby na rozwinięcie, na podjęcie tych wątków przez filmowców, którzy do tych tekstów mogliby sięgnąć. Tak, teraz sobie tak myślałem, kilka miesięcy temu rozmawiałem a propos Szpitala Przemienienia Żebrowskiego z profesor Grajewską, autorką dwóch, ale to absolutnie znakomitych książek biograficznych o Lemie. I tam jest też wspomnienie samego Lema jako chłopca, z tym, że on też Lwów, prawda? I też jemu się udaje uciec z takiej publicznej egzekucji, o której tutaj jako świadek, tylko że Lem jako chłopiec, który mógłby w tej grupie, prawda? A Żuławski jako ten empatyczny obserwator tej egzekucji. Gdzieś to bardzo mocno utkwiło. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Zapytam się Pana Przemysława, czy jakieś pytania tutaj są.
Mają Państwo okazję porozmawiać absolutnie z wybitnym specjalistą o twórczości Żuławskiego. Nie tylko o twórczości Żuławskiego, ale dzisiaj rozmawiamy o Żuławskim, więc... No tutaj powiem szczerze, że ze wszystkimi filmowcami, z którymi mieliśmy przyjemność rozmawiać, to i z Kulikiewiczem, i z Szulkinem oczywiście, i ze Skolimowskim, żeśmy zaczęli rozmawiać, niestety no, tutaj z panem Jerzym. Nie było pojęty, czy... Nie, jest to jest proces wiecznego in progress, więc... natomiast to doświadczenie zagłady jest bardzo widoczne. No, nawet chociażby Grzegorz Kulikiewicz mówi o tym, że... Ale już nie mówmy o tym. To tylko tak na marginesie, to moje osobiste pytanie do ciebie. W którym miejscu Kulikiewicza? No, mówi o dzieciństwie swoim, prawda? Że w Radomiu. Tak, że jego matka i babka, obłąkowany był przez matkę i babkę, bo ponieważ ojciec jego był przytrzymany w Foflagu, gdzie zresztą zginął. I on wprost mówi właśnie w wywiadzie o tym, że jego ciotka przytrzymywała. No, chroniła trójkę czy czwórkę żydowskich dzieci przez pewien czas w swoim domu. Ale no, Radom był miejscem, który był bardzo, że się tak wyrażę, inwigilowany przez i Gestapo, przez SS i przez szmalcowników, więc osobny dystrykt, prawda? Dokładnie. I tutaj z tego, co no, wprost Krukiewicz mi mówi, ale no, ta historia być może nie miała pozytywnego finału, to znaczy w trosce jakby o swoje życie, no jakby ta ochrona musiała się skończyć, tak wyrażę, prawda? Więc, ale to jest ciekawe, bo i na przykład i Szulkin też jako... No, no tak, u Szulkina to warstwy metafory, można się od Golema po Obioba, Gaga i tak dalej. No ale to jest też jego osobiste doświadczenie. Jego osobiste, bo przecież on jak najbardziej, jego żydowskość, jego samego, jego kina jest niewątpliwa. No. Chociażby właśnie od Golema czy od jego wcześniejszych filmów. Także jak najbardziej. Dobra, Piotrze, jest pytanie od widzów, pozwolę sobie go odczytać. Jakie jeszcze dzieła filmowe o II wojnie światowej pokazują punkt widzenia człowieka w gorączce albo cierpiącego głód? Mają podobną narrację do filmu Żuławskiego. Pierwsze, co mi się... Żuławski jest unikatowy, ale pierwsze, co mi się nasuwa, to oddalono od dekady, ale Syn Szawła jednak, prawda? No wcześniej już można powiedzieć, że zdecydowanie filmem, który taką perspektywę powtarza, to jest Klimowa, Idź i patrz. Mm-hmm. No to jest zdecydowanie. Nie o wojnie, no tak. No. W ogóle no, nie wiem, czy wypada w tym momencie mówić o kinie rosyjskim, no ale powiedzmy, że o arcydziełach musimy rozmawiać. No, szkoda, że Rosjanie przestali je kręcić i w ogóle oglądać. No, cóż robić. Ale kiedyś rzeczywiście poczynili w tym względzie wiele fascynujących rzeczy. No Idź i patrz. Bez dwóch zdań. To jest w ogóle... Tak, to jest film 85 rok, Lem Klimow. Zagłada białoruskiej wsi oczyma chłopca, który na naszych oczach się... Na naszych oczach zamienia się w starca. Tak. I tam... I zresztą Klimow tam powtarza dokładnie ten tryb subiektywny. To znaczy od pewnego momentu w tym filmie dokładnie widzimy i słyszymy to, co widzi i słyszy bohater. Łącznie z tym, że wybuchy towarzyszące właśnie tej pacyfikacji, walce SS-manów z partyzantami powodują, że on bębenki uszne ma uszkodzone i dźwięk jest właśnie taki rozmyty, prawda? I my to samo słyszymy. Tak samo w warstwie wizualnej, prawda? Nagle taki kolorowy obraz mijający się barwą zamienia się właśnie w szaro-bury, taki ziemisty,
ziemistą rzeczywistość infernalną, prawda? Ale to jest właśnie takie inferno dantejskie, ubłocone, złożone z ciał, właśnie z czegoś takiego, co zaprzecza życiu, prawda? I finał filmu oczywiście jest, wracamy do tego punktu obiektywnego, kamera się odwraca, ale w zasadzie widzimy to, co jest istotą tego filmu, czyli zagładę tej białoruskiej wsi, dokładnie tak, jak to widzi ten nasz bohater, czyli my jesteśmy w jego oczyma, jego uszami, jego doświadczeniem w właśnie takim somatycznym. Aczkolwiek, no można, oczywiście, syn Szawła jak najbardziej, to jest, on wydaje mi się, że zbiera właśnie to doświadczenie subiektywne kina wojennego. No. Genialne, ale tam jest, to jest doskonały film, ponieważ on jakby pokazuje nie tyle dokładnie to, co widzi bohater, tylko on pokazuje to, jak musiał widzieć bohater, żeby przeżyć. I dlatego drugi plan jest rozmyty. Dlatego będąc członkiem właśnie Sonderkommando, tak, on jakby wyłącza drugi plan, na którym są ludzie. Dla niego to jest bryła, prawda? Uzyskuje absolutnie wstrząsający efekt. Tak, dokładnie. Aczkolwiek możemy powiedzieć, że właśnie to jest ten cykl poszukiwań, prawda? Tutaj jeszcze bym wymienił kilka filmów, jest na przykład bardzo ciekawy film opisujący doświadczenie wojny na Dalekim Wschodzie. To jest film Ognie Polne z 1956, jest jego remake z Shinji Tsukamoto z bodajże z 2008 rok chyba. I tam też obraz właśnie żołnierzy japońskich, którzy pozostawieni samym sobie ulegają szaleństwu, uprawiają kanibalizm, żeby przeżyć. I w pewnym momencie ten film właśnie odlatuje w stronę takiego delirycznego doświadczenia jakby subiektywnego, takiego haptycznego doświadczenia, które też udziela się widzom. No też oczywiście no można powiedzieć, że czas apokalipsy Coppoli, to się wpisuje, aczkolwiek jednak tam jest zbyt duża estetyzacja tego wszystkiego, żeby to wpisać dokładnie w ten jakby tryb subiektywizacji. Więc raczej ja bym widział to tak właśnie z takich filmów. Ja jeszcze powiedziałbym z kina polskiego, że już koszula trochę bliższa ciało, to bym powiedział, że te wątki takie apokaliptyczne, które gdzieś się pojawiają tak mocno u Żuławskiego, one występują w Popielcu na przykład. Przepraszam, bo to... Może być, to znaczy... W Popielcu i Myśliwski, kiedy pisał scenariusz z Berem tego serialu, no właśnie miał gdzieś ten element szoku estetycznego, gorączki, hekatomby, pisany. I to było też szokujące dla widzów, prawda? Pamiętamy te spory o Popielec w latach 80. No tak, dokładnie. Głód, oczywiście taki mało znany film Głód Jacka Kowalczyka. On jest w Polsce nieznany, 1985 roku. A mówiąc o takim awangardowości, czy przełamaniu dotychczasowej tradycji narracyjnej, to dla mnie takim filmem o wiele tam o 20 lat prawie późniejszym jest Kornblumenblau Wasiewicza. Po niego Boże tak nie opowiadał, jak Wasiewicz w swoim czasie. Zgadzam się, ale powiem tak, że bardziej paradoksalnie subiektywny tryb ma Cynga. Ponieważ tak. O doświadczeniach gułagu sowieckiego. I tam i dokładnie ten stan tego zawieszenia między życiem i śmiercią, tej syberyjskiej delirii, którą doświadcza bohater, czyli ta tytułowa Cynga, też przechodzi na widza. W pewnym momencie narracja się zupełnie rozsypuje i mamy cykl, znaczy właściwie ciąg obrazów, które
są zapisem doświadczenia, a nie powiedzmy tworzą jakąś narracyjną całość. No tak. Ale tu jest, myślę, że dotykamy tu takiego pulsu właściwie obrazowania wojny, że to jest właściwie jedyny właściwy sposób realnego ukazywania wojny, czyli ograniczenie tego do tego trybu subiektywnego, prawda? Bo tylko w tym jakby ten tryb pozwala nam dojść do istoty. Nie na jakąś obiektywizację, w sumie idealizację tak naprawdę. Bo to zawsze grozi właśnie tą idealizacją. To zawsze grozi właśnie czymś tym zniekształceniem, prawda? To znaczy nie uważam, że na przykład filmy wojenne, które mają nie zoomują, tylko pokazują ogólny panoramę, że one nie mówią o wojnie, bo one też mówią o wojnie, bo z perspektywy wielkich bitew, dowódców i tak dalej, armii, to jednostka zamienia się w tego ołowianego żołnierzyka. I to filmy pokazują bardzo dobrze, nie wiem, najlepsze hollywoodzkie filmy wojenne. No, ale tutaj, jeśli chodzi, zwłaszcza o doświadczenie zagłady, myślę, że zresztą to wydaje mi się, tutaj nie jestem takim specjalistą jak ale doświadczenie literatury. Tak, ale zapomniałbym o najważniejszym, wracając do przedmiotu pytania, dla mnie filmy, czyli Diamenty Nocy. No tak. Czeskie kino. Subiektywizm, halucynacja, głód. Absolutne arcydzieło. To kto z Państwa nie oglądał, to oczywiście na ten debiut. Zdecydowanie. Ale to właśnie jeszcze ostatnie, jeśli można, że gdybyśmy zobaczyli na literackie świadectwa zagłady, prawda, to właśnie najlepsze to są te, które zoomują to doświadczenie do doświadczenia subiektywnego, skrajnie subiektywnego doświadczenia świadectwa się na tym opiera. Od Borowskiego Pomaraja, prawda, to nie jest obraz społeczności, to jest obraz jednego człowieka, który jest rzucony w piekło. Dobra, i pytanie od naszej widzów, którego też jestem bardzo ciekawy. Jakie filmy francuskie uznawał Żuławski za najciekawsze, czyli co bardziej cenił w kinie francuskim? No paradoksalnie powiem tak, że to mnie zaskoczyło. René Clera. Tak, kino Papy na przykład. No tak, kino Papy. Uwielbiał. W ogóle dla niego najlepszym filmem to był francuskim w ogóle, Evermade, to był Komedianci Carnet. Z którego zrobił, tak jest, który zrobił... Francuski kompletnie przebrzmiały dla mnie dzisiejszego punktu widzenia nie do oglądania. Nie, to ja bym polemizował. Uroczy film, tak. No muszę powiedzieć, że też kiedyś pokazywałem go studentom i myślałem, że nie przełknął tego klocka, a to się okazuje, że to wdzięczny film, wspaniałe dialogi, Arletty, prawda? Coś właściwie z film, który ma klasę. Ale też ważna jest rzecz, którą tu podobało się to Żuławskiemu i skopiował to później w swoim filmie Moje noce są piękniejsze od naszych dni, od waszych dni, który jest hołdem złożony komediantom, bo to jest film, który, scenariusz tego filmu został napisany białym wierszem i tam walą, też się tak wyrażę potocznie, dialogi właśnie w formie poetyckiej, co niestety tłumaczenie nie oddaje. Ale właśnie to przenikanie sztuk, które fascynowało Żuławskiego, teatr, kino, malarstwo, prawda, i co później gdzieś tam Żuławski przekazywał, starał się przekazywać w swoich filmach. To kto jeszcze z kina francuskiego? Znaczy, przede wszystkim Żuławski lubił kino gatunkowe, prawda, Melville'a uwielbiał, zresztą współpracował. Oczywiście montażystka filmów Melville'a montowała Żuławskiemu filmy francuskie, między innymi Najważniejsze to kochać. Jeśli chodzi o nową falę, no to znowu odjetamo, kocham i nienawidzę. To znaczy Żuławski mówił, że odnosił się w wywiadach, w naszym wywiadzie też z pewną dozą nie potępienia, ale zdystansowania do na przykład Godarda czy do Truffauta i tak dalej, ale
dużo z nich brał, prawda? No, najważniejsze to kochać to jest przecież taki hołd złożony kinu nowofalowemu. Mhm. Ale czego nie znosił Żuławski? Ja powiem tak, bo uwielbiał jeszcze, jeśli chodzi o kino francuskie, na przykład właśnie filmy gatunkowe, jak mówię, Melville, bardzo na przykład przedwojenne kino francuskie, prawda, też no kino czarny realizm poetycki. Mm. Ze współczesnego kina pozytywnie się odnosił do neobaroku, chociaż no tutaj trochę w Poe Pigońsku uważał, że oni ściągali od niego. Amor Brak, czyli Narwana miłość, był filmem, który pokazywał, że Żuławski robił rzeczy, które oni wprowadzili w latach 80. Już w latach już wcześniej. Natomiast nienawidził Żuławski takiego kina środka, filmów francuskich, takich obyczajowych, gdzie właśnie. No na przykład już mówię, opowieści moralne. Romer na przykład. No Romer. I Romer. No. Znaczy dla Żuławskiego Romer to było straszliwe. Natomiast bardzo lubił Romera jako człowieka, prawda? Natomiast nie lubił kina, które on tworzy. A odwrotnie na przykład miał z Maurice'em Pilatem, którego uważał za faszystę i w ogóle nie chciał z nim gadać i chciał go pobić, jak Sophie Marceau przychodziła upłakana z planu filmu Policja do domu, ale uważał, że to był arcymistrz i to, co zrobił w filmach Nie możemy być razem, czy w, później w, chociażby w Policji, czy Pod słońcem szatana, no to uważał te filmy za arcymistrzowskie, prawda? Więc to, ale miał, wydaje mi się, że zresztą świetnie znał to kino francuskie, i no był jego częścią, to też trzeba o tym pamiętać. Więc natomiast to rzecz ciekawa, bo on w ogóle, jeśli chodzi o całe kino, to bardziej lubiał, z większą sympatią się odnosił tego kina gatunkowego, rozrywkowego, kina dla ludzi, niż właśnie tego kina artystycznego, którego a w swoich filmach próbował łączyć ten ogień z wodą. I ja zawsze to mówię, że gdyby spojrzeć tak z perspektywy gatunkowości na filmy Żuławskiego, to każdy z tych filmów reprezentuje jakiś konkretny gatunek filmu. Dobra, proszę Państwa, już będziemy się kończyć i teraz jest pytanie, jeszcze być może w dalszy błąd. Nikt jeszcze w kinie polskim, no oczywiście chodziło o antycholoryczny sposób. To mój błąd, bo ja jestem twórcą wraz z panem profesorem tych opisów. I ostatnie pytanie, czy Żuławski komentował jakoś odbiór Polaków przez Francuzów w kontekście relacji polsko-żydowskich? Czy w ogóle o tym rozmawialiście z nim? To znaczy, ja powiem tak. Znaczy, on bardzo krytycznie się odnosił. Właśnie ja tu mówiłem o tym filmie L'Encombre Lucien. To znaczy, tak. Tępił na przykład tą postawę, którą Francuzi reprezentowali, która właśnie jakby zakładała, że najgorszymi antysemitami w Europie są Polacy. Podczas gdy my, Francuzi, mamy tam coś za uszami, ale to Polacy są antysemitami. To taki spór jest. I to oczywiście Żuławski negował, chociaż oczywiście Żuławski był realistą i oczywiście uważał, że postawy antysemickie w polskim społeczeństwie również występowały. Z drugiej strony Francuzi zrobili pana Kleina. Jeden z najbardziej takich... Ale to Joseph Losey, to trzeba pamiętać. No Joseph Losey. Napisał pierwszą monografię historyk brytyjski też. Więc... Ale tutaj, no co dużo mówić. Film dokumentalny o Filsa, Życie i czasy Klausa Barbie. To przecież ten film Życie i śmierć Klausa. Życie i śmierć Klausa Barbiego, to ten film Francuzi go nie chcieli oglądać w ogóle, prawda? Była. Wcześniej oczywiście ten film, który się dzieje w Clermont Ferrand i opowiada o kolaboracji, prawda? No właśnie, tak. I tutaj
czy Żużłaski nienawidził hipokryzji, prawda? I zarówno tępił tą hipokryzję w Polsce, jak i we Francji, jak i w Ameryce, jak i wszędzie. I był przeciwko takiej postawie, że ktoś jest gorszy od nas, prawda? Bo najpierw trzeba zrobić porządek u siebie w domu i przyznać się do tych błędów, a później wytykać innym błędy. Zwłaszcza tutaj ja pamiętam, była taka dyskusja nasza na temat Shoah, prawda? Bo akurat wtedy, jak żeśmy rozmawiali, to pojawiła się ta kwestia przywróconego fragmentu wizyty Karskiego, znaczy opowieści o wizycie Karskiego w Waszyngtonie, prawda? No, to jest tutaj osobny film, prawda? Tak jest. I tutaj to dowodziło właśnie tego, że Lanzmann wielkim twórcą był, jego Shoah jest wielkim filmem, ale też dokonywał manipulacji. Tak, absolutnie tej selekcji dokonywał. Myślę, że nie ma więcej pytań, a już jest ta pora kończenia. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, że trzeba oczywiście pierw rozprawić się swoimi winami. Ja mówię o takim imaginarium narodowym, a dopiero później wskazywać palcem innych, szczególnie w kontekście zagłady, to jakże charakterystyczne i ważne, że to jest dobra puenta, Piotrze. No oczywiście, a jeszcze ja bym dodał tak, oglądajmy filmy, chociażby takich mistrzów jak Andrzej Żułaski, ale zachęcam, ale nie poprzestawajmy jakby na takich ogólnych interpretacjach, tylko po prostu zagłębiajmy się, bo ja na przykład powiem tak, sam byłem zaskoczony taką interpretacją Następnym Globie, że jakby tam pogrzebać, to jest właśnie film o Holokauście. To jest film o rzeczywistości apokaliptycznej, rzeczywistości wojennej. I ja powiem więcej, takich filmów w polskiej kinematografii jest więcej, które pozornie są filmami gatunkowymi, fantastycznymi, o czymś innym, ale w nich jest właśnie ten sekretny kod, sekretny kod zagłady. To bardzo ciekawe. Ja myślę, że do tej rozmowy to może wrócimy, jeżeli przyjmiesz zaproszenie oczywiście. Przyjemność. Przede wszystkim tobie bym chciał bardzo podziękować i podziękować przede wszystkim Państwu, że Państwo nas słuchają, że widzę po odsłonach, że później te nasze debaty mają po kilkaset widzów i odsłon, czyli ta publiczność jest naprawdę szeroka. Mimo, że to tylko rozmowa, wydawałoby się, że mało atrakcyjna forma, mówię o mojej stronie, ale tych gości staram się zapraszać fascynujących, erudycyjnych. Mieliśmy dzisiaj świetny przykład, jak można ciekawie rozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Publiczności zapraszam 26 października z Marianą Janką do Partową. Porozmawiam o Dekalogu 8 Krzysztofa Kieślowskiego. Będzie to anonsowane. Dziękuję i zapraszam. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję, jeszcze. Dobrej nocy życzę. Dziękuję. Panie Przemysławie też dziękuję. No, okej. Okay.